Witam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz montuję drugi film z serii Zabijają nas. My róbmy swoje. Drugi film z tej serii. Będzie więcej tych filmów. On jest nagrywany i inaczej, bo jest i klawiatura będzie, i grafika, no i urozmaicenia, a trochę, ale to wszystko mało ważne. Ważny jest temat. Zabijają nas? My róbmy swoje. Będę tłumaczył dalej, o co mi chodzi. Jak mogę mówić? Jaką wiedzę mogę podawać? Ja mam odwagę mówić na ten temat? Tak. Kiedy? Tylko wtedy, gdy wezmę w rękę Pismo Święte, wtedy to, co ja mówię, czyli Bóg posługuje się mną i głosi swoje słowo, to wtedy to ma moc. A tak, to, co ja powiem, to przeminęło z wiatrem. Ale to, co Bóg mówi, i to każdy z nas może robić, wziąć w rękę Pismo Święte i karmić się Słowem Bożym i głosić te Słowo Boże innym. To jest najwspanialsza sprawa. I teraz biorę w rękę Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Otwieram na Ewangelii według świętego Jana Apostoła i czytam. XVII rozdział, werset trzeci. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Aby znali Ciebie, Boga Ojca, i byśmy znali Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, a którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I to jest fundament. Zabijają nas, jeśli znamy Boga Ojca, który jest jedynym prawdziwym Bogiem oraz Jego Syna, którego posłał, a Jezusa, a Chrystusa, będziemy żyli wiecznie. A to jest życie wieczne. Czy ty to rozumiesz?
Kontemplujmy teraz to. Te jedne zdanie. Jako o przeciwstawienie wspaniałe. Zabijają nas? Nie. A to jest życie wieczne. Pomyśl nad tym. Oto Bóg Ojciec i cudowny obraz łaskami słynący z Kielc. Bóg Ojciec, tak nas kochający. Nikt nas tak nie kocha, jak Ojciec nasz, który jest w niebie. A to jest życie wieczne, abyśmy znali Ciebie, Pan Jezus mówi, jedynego prawdziwego Boga. Bóg Ojciec. Ojciec nas wszystkich. Ojciec każdego z nas. I Pan Jezus mówi i tego, a którego posłałeś, Syna Bożego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyśmy znali. Tu tak mi to niewygodnie pokazywać, ale no staram się, co tam idzie. Słabe tło jest. I ja potem tą adorację będę robił jeszcze wiele razy. I właśnie to jest najważniejsze, to jest fundament. Bóg Ojciec i Syn Boży, abyśmy znali. Potem jest taka sytuacja, że czytamy w Piśmie Świętym, Pan Jezus mówi, jak to na sądzie ostatecznym będziemy rozdzieleni po prawej stronie, a po lewej. Będzie też taka sytuacja, gdy a gdy Pan Jezus mówi, nie znam was. A będzie też a sytuacja przyjście, wejście. To, co my robimy, powinniśmy robić w perspektywie tej wiecznej. Czy my znamy Boga Ojca? Czy my znamy Jego Syna, Jezusa Chrystusa? Właśnie po to jest ta strona, ten kanał, droga do nieba o grzesznika, gdzie ja tak często i prawie w kółko ciągle czytam o Bogu Ojcu, byśmy znali Boga Ojca. Byśmy znali Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I byśmy żyli wiecznie. Byśmy mieli żywot wieczny, byśmy żyli. By to zabijanie nas
zdawało się. Zupełnie, a nieważne, bo to Bóg się troszczy o nas. Jesteśmy Jego własnością. Pan Jezus mówi dalej, no, że Bóg Ojciec dał nas Jemu, a my jesteśmy Jego. I my nie możemy Cię bać, że zabiją nas. Jeżeli Ty się boisz, to nie znasz Boga Ojca i Jego boskiego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pomyśl nad tym. Kontempluj to. Myśl nad tym. Czy ty znasz Boga Ojca, jedynego prawdziwego Boga? Czy ty znasz tego, którego On posłał, Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy ty znasz? Ale to nie chodzi o to, żeby przeczytać, no, definicję teologiczną. A to wcale nie o to chodzi. Mamy być tak blisko, że Bóg Ojciec ma być nam najbliższy. Nie ma nikogo na świecie tak bliskiego nam jak Ojciec nasz, który jest w niebie. I Jego boski Syn, a Pan nasz Jezus Chrystus. On musi być na pierwszym miejscu. Najważniejszy. Wciąż. I my, jeżeli już znamy Boga Ojca, Boga Syna, mamy innym pomagać, żeby poznali Boga Ojca. Poznali Syna Bożego, by się przestali bać. Że jesteśmy zabijani. Mówię o najważniejszych sprawach. Nie ma spraw ważniejszych już. To jest fundament i dla kapłana, biskupa, kardynała, papieża, dla prezydenta, premiera, prezesa, dla wszystkich. To jest najważniejszy fundament. Przestać się bać, a mieć wiarę. A to jest życie wieczne, abyśmy znali Boga Ojca, jedynego prawdziwego Boga i tego, a którego On posłał, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Fundament, na tym się wszystko opiera, to jest skała na wieki, fundament. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, znamy Boga,
znamy Jego, a przymioty, kim jest Ojciec. A Bóg jest tak kochany, tak łaskawy, że pozwala nam, byśmy dysponowali Jego potęgą, bo znamy Go, że On chce, byśmy jako Jego dzieci prawdziwe, byśmy żyli, a mieć życie wieczne, to znaczy żyć na chwałę Ojca, to czynić rzeczy, które Jemu sprawiają radość, chwałę, odbiera chwałę i uwielbienie od wszystkich, od całego stworzenia. Na tyle dzisiaj wystarczy. Kontemplujmy to jedno zdanie tylko. 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana Apostoła, werset 3. A to jest życie wieczne. Pomódlmy się do naszego Ojca Najwspanialszego, który jest w niebie. Jak nauczył nas Pan Jezus: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże nasz Ojcze, pobłogosław nas wszystkie swoje dzieci swym ojcowskim błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A to jest życie wieczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.